zgadzam się. Nie wolno się tu całować. Mogę cię tylko złapać za rękę. Jedna porada, jaką mam w Dubaju, to jest: dostaniesz taką jakość, za którą płacisz. Tutaj po prostu to się sprawdza w każdej sytuacji. Rok temu byliśmy na Dubai Safari, jakimś tanim. Było beznadziejne i stratą czasu. No i restauracje, no raczej też. No po prostu jak są droższe, to są lepsze. Nie da się tego ukryć. Te tańsze, nie wiem, byliśmy wczoraj w takiej hinduskiej. Była no, w sumie taka średnia. No beznadziejna. I beznadziejna, aż ojej. Gorsza hinduska, jaką... Oj. Więc no tak, no hotel też po prostu tani będzie gorszy, a jak się więcej zapłaci, no to nawet można poczuć taki trochę bardziej luksus, albo nawet taki sprzeciętny, taki ze średniej półki, załóżmy, nie wiem, za 600 zł za noc, coś takiego to w sumie jest, albo za 500, a się taką jakość, za jaką się zapłaci, jak się mało zapłaci, ma się słabą jakość i takie bardziej warunki dostosowane dla, no jakby to jest dużo Hindusów, to bardziej w takie, a jeżeli się zapłaci średnio, no to ma się takie europejskie warunki, a jeżeli się zapłaci dużo, to ma się takie arabskie warunki. To prawda jest, nie uważasz? To jest najbardziej tak. Ale długa przemowa. Dobra, pewnie. No tak, a krótko jeszcze... i na temat. Ale można... watch people. No. Można na przykład mieć valet parking, ale one są za 50, w niektórych miejscach nawet za 200, albo trzeba szukać swojego parkingu przez pół godziny. Raczej jeździć po prostu po molu i wyjść z tego mola i w ogóle. Co jest dobrego? Czyli dwa kawałki, tak? Może? Czapaty. Fajnie. Brzmi jak czapaty. No? Chyba stąd wzięli, ale to jest niemiłe. A co jak to jest międzynarodowo niemiłe, to tak nagle skrzyknąłeś. Nie rozumiem, co jest niemiłe? Czapaty? Wierzę, że to jest wyzwisko dla Hindusów w Polsce. Co? Ale przecież tak się chleb nazywa, przecież ja powiedziałem tylko chleb. Tak, ale tak ludzie mówią bardzo obraźliwie. To czemu tak nazwali chleb? Nie, no, chleb był pierwszy, potem Polacy sobie, no wiadomo, że... Nigdy tak się... nie słyszałem tak, jeśli już, to przecież to nie było o Hindusach, tylko o ludziach z Turcji przecież. No, z takich rejonów, z Pakistanu też, no nie wiem. Nie, ale w każdym razie to jest nazwa chlebka. Tak, i dlatego pewnie to stąd wzięli to obraźliwe. Razie, to nie mogę powiedzieć please chapaty, tylko muszę powiedzieć please this one. Nie, pokażę one chapaty, ale to nie jest chapaty. Nie. Nie? Jezu. Dobra, co to za dziwaczne ustawienie? Chyba mi coś zniszczyło z aparatem. Zmieniłeś? Futro. Nic nie zepsułem. Na ile warto przyjechać do Dubaju? Kurczę, nie wiem. Teraz byliśmy na 3 dni i to jest na pewno za mało, jeżeli chce się wszystko zobaczyć. Albo większość takich najważniejszych. Myślę, że... Dopóki nie znudzi ci się Wingstop. Na tyle warto przyjechać za Dubaju. Swoją drogą polecam. To jest najlepsza restauracja. Jedna z najlepszych na świecie. Nie jest restauracja. Restauracja Wingstop. Boneless wings. Przepyszne. Polecam barbecue. I z czosnkiem. Ja nie polecam. No ale ogólnie, no, myślę, że tak minimum na 5 dni, ale i tak się wszystkiego nie zobaczy. No, jedziemy do Dubai Mall, który ma za darmo parking. No, tak. Jest taki duży deszcz, że Dubai Mall dosłownie przecieka. Rozstawiane są takie poduszeczki, które zbierają wodę. Rzeczywistość. Wszędzie jest wiele tłumu. No, ale w akwarium można sobie pooglądać rekiny, płaszczki. O, jaka złodziutka płaszczka! O Jezu, jaka złodziutka! Jakiś rekin. To sobie zobaczmy można. Na A, no dobra. Jak chcesz, to właśnie ściągnąłem apkę. I tu masz interaktywną mapę. Możesz wpisać, gdzie chcesz iść. Ale jak mogę się podtrzymać. To jest do wybrania. Cinnabon. To już to daję do listy. To muszę stać. Na pewno jednego Cinnabonka muszę wziąć. Ojejku, mają ice skating, o kurde. Coś podobnego. Zrobili ice skating. Tak, jest. No na dole, obok mordę. Zobacz, ktoś z bałwanem jeździ, widzisz? Tam na dole? Tak. Ale śmiesznie. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it. Ooh, Wendy's. O, Wendy's. No dobra, muszę dodać to do mojej listy. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.
And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Jesteśmy w Dubai Mall. Oczywiście mieliśmy wejść na 15 minut, a jesteśmy tutaj już od 2 godzin, bo po prostu naprawdę nie da się niczego znaleźć. Ale moja porada to... Nie wchodźcie do mola, no to już była ta porada, już potwierdzam. Ale też trzeba robić zdjęcie miejsca parkingowego, gdzie się jest, bo to po prostu miejsca parkingowe są wielkości drugiego molu. Jest tyle pięter i jest tyle wyjść w ogóle wszystkiego, więc trzeba robić zdjęcia i zapamiętywać, nie wiem, jakiś sklep, który jest najbliżej twojego wejścia. Trzeba to pamiętać. To najbardziej typowe. Duże fotko. Jest strasznie dużo różnych restauracji, które przychodzą. No, tak ludzie masowo. Strasznie dużo ludzi tu jest. To nie ma przypadkiem food court na dole? Pamiętam? Też jest. Jest ten trochę droższy, a na dole jest taki... chyba we czterech polach dubajskich i wszystkie są gigantyczne. Po prostu może tu jest... strasznie dużo się dzieje i można mieć taki... Jak to się nazywa? Takie przebodźcowanie. To sobie strasznie dużo sklepów, wszystkiego jest wszędzie po prostu dużo, głośno, wszędzie są ludzie, wszystko jest takie też duże, no, ale nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. A, no ale fajne to jest, że tutaj wszystko jest dostępne i śmieszne, są takie sklepy z abajami albo z hinduskimi strojami po prostu, taki, jak jest na przykład H&M, to taki sklep może z abajami. No więc to jest fajne, że tutaj wszystko jest dostępne. Cokolwiek się chce, to można znaleźć w Dubaju, dosłownie. W Carrefourze jest też cały zakątek Healthy Kitchen i tutaj jest wszystko. Mleka, to są jakieś normalne suplementy, jakieś takie acai berry, barley grass, no wszystko tutaj jest. Mają acai, mrożone acai. No i veggie nawet mają organic cauliflower rice, ryż z kalafioru. Wszystko tu jest. Lody jakieś pyszne. No, nieważne. Chodzi o to, że tu jest wszystko, czego się chce, dosłownie chaga mushrooms, wszystko. Wszędzie są jakieś stacje daktylowe. Wiemy, kawiarence jest. Dzisiaj jest niedziela. Tak, dzisiaj jest niedziela. Spokojnie i pusto w Dubaju, jesteśmy obok Dubai Mall. Wszyscy chyba są w centrum handlowym po prostu, mało osób jest na ulicy. Myślę, że życie w Dubaju byłoby fajne. Fajnie by tutaj było mieszkać przez jakieś tam kilka miesięcy. To jest tak myślę. Tak wydaje się bardzo tak chillowo i tak po prostu wszystko to jest przystosowane i wszystko co się chce praktycznie tutaj jest. No jest czysto i bezpiecznie i nie wiem, jest tak dużo narodowości. Super to jest. Jest dużo, dużo przestrzeni i wszystko jest takie zadbane. Są dwie strony Dubaju. Jedna taka luksusowa, bogata i w ogóle, a inna, i w sumie to jest większość ludzi, to taka po prostu no, biedniejsza. Na przykład jest dużo Filipińczyków, dużo Hindusów i oni zajmują właśnie takie no, miejsca, pracują. Są pracownikami w restauracji albo sprzątają i jesteśmy teraz w takiej dzielnicy. Raczej one, te dzielnice są po prostu, bo raczej w apartamentowcach mieszkają tacy no, ludzie pracujący, a ci wszyscy bogaci Arabowie mają willę. Tutaj jesteśmy w jakiejś dzielnicy chyba azjatyckiej, wietnamsko-filipińskiej czy coś w tym stylu. O, zrobiłam futerko. No więc to jest taka część, to są wszędzie nowoczesne budynki wysokie. To jest zrobiona rzeka albo taki kanał przez ludzi, to jest wszystko sztuczne. Ale jest bardzo fajne, to jest jedna z naszych ulubionych części w Dubaju, zaraz zobaczymy. Co mi powie futerko. Jaka jest twoja ulubiona część rejonu w Dubaju? To tak... Jaki piękny... Jaki... Pom? Już przestałaś zachwycać pomami. Wiem, ale on był bardzo ładnie obcięty. On był pięknie obcięty. Co, jaki jest twój ulubiony rejon? Teraz, jak już zobaczyliśmy trochę więcej.
ciężkie pytanie, bo jest tyle pięknych rejonów tutaj. Jest Marina, tak. Super. Palma jest wspaniała. W okolicy Burj Khalifa i Dubai Mallu też jest świetnie. No jest sporo. Ciężko. I takich dzielnic, gdzie są właśnie nowe, wysokie budynki. No i też są dzielnice trochę gorsze, no i są też dzielnice domkowe. Tak. Ale to są bardziej... Ale tam, gdzie jest ładnie. Na pewno nie Deira. Na pewno nie Deira. Myślisz, że nie? Na pewno nie takie hinduskie, pakistańskie miejsca. Brudne i... Tam, gdzie jest nowocześnie, tam, gdzie jest plaża, tam, gdzie jest... W Dubaju jest 28 dni deszczowych i akurat dwa w roku. I akurat dwa z naszych czterech dni pobytu tutaj są deszczowe, więc tak naprawdę to nic nie robimy teraz. Tylko jesteśmy w samochodzie. Krążymy w koło. No. Ze sklepu z torebeczkami do sklepu z torebeczkami. Nie! The Luxury Closet. Hermes.